Woda popłynęła z kieleckich kranów po raz pierwszy w październiku 1929 roku. Właśnie minęło równo 85 lat od tej chwili. Z tej okazji w czwartek, 16 października 2014 roku, zorganizowano w Kieleckim Centrum Kultury obchody jubileuszu wodociągów kieleckich. Po krótkim powitaniu prezesa spółki Henryka Milcarza i wprowadzeniu sztandaru wodociągów kieleckich wystąpił zespół inscenizacji tanecznych Uśmiech. Działa on przy Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Członkami Uśmiechu są niepełnosprawne dzieci i dorośli. Ich występy to prezentacja obrzędów ludowych, znanych baśni i legend za pomocą tańca, gestów i układów choreograficznych. Wodociągi kieleckie są od lat mecenasem zespołu Uśmiech, wspomagając zakup pięknych strojów i wyjazdy na występy poza Kielcami. Takie wsparcie zgodne jest z dewizą, która brzmi: Wodociągi Kieleckie, spółka z kulturą. Podczas jubileuszu odznaczono długoletnich i zasłużonych pracowników firmy krzyżami państwowymi i specjalnymi medalami spółki. Bo wodociągi kieleckie mają wiele cennych skarbów, jak infrastruktura, nowoczesna oczyszczalnia, zdrowa i smaczna woda, ale najcenniejszym skarbem spółki są ludzie, pracownicy, bez których nic nie dałoby się osiągnąć. Grupie 28 osób wręczono złote krzyże za długoletnią służbę oraz po jednym krzyżu srebrnym i brązowym. Znacznie większa grupa otrzymała pamiątkowe medale od spółki, specjalnie przygotowane na jubileusz 85-lecia. Krzyże i medale wręczyli po kolei zaproszeni na uroczystość goście: wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, prezydent Kielc Wojciech Lubawski oraz oczywiście prezes Henryk Milcarz. Szanowni Państwo, już podczas oficjalnych przemówień czuć było atmosferę nie tylko podniosłości, ale i dobrej zabawy. Bo co podkreślali goście, spółka Wodociągi Kieleckie ma się z czego cieszyć. Jest to jedyna firma, gdzie im więcej leje się wody, tym lepiej się na tym zarabia. Żartowała wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba. Senator RP Krzysztof Słoń zauważył, że jego ciało składa się w 70% z wody. I cieszę się z tego powodu ogromnie, bo służy mi i zdrowie, i optymizm. Nawiązał do tego wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Grzegorz Świercz. Z wiekiem to spada ta liczba procentów wody. Przykro mi bardzo, jako medyk to panu powiem. Natomiast panie prezesie, nawet to, czym państwo będzie dzisiaj świętować ten jubileusz, to ma 60% wody. Dziękuję. Prezydent Wojciech Lubawski gratulował sukcesów, a szczególnie pomyślnej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Sitkówce oraz prowadzonej obecnie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. A po zrealizowaniu tego zadania niezwykle trudnego, myślę tu o kanalizacji i wodzie, mam nadzieję, że nadal ten poziom będzie satysfakcjonował mieszkańców, a my będziemy dumni, że nie zanieczyszczamy już naszej pięknej kieleckiej ziemi. Poseł Marzena Okła-Drewnowicz przypomniała, że z Henrykiem Milcarzem poznała się 7 lat wcześniej, kiedy sprawował on funkcję posła. I wtedy rozpoczęła się ich współpraca przy pozyskiwaniu przez Polskę funduszy unijnych, z których korzystają teraz wodociągi kieleckie. Proszę, przyjmij te symboliczne kwiaty, które tak jak my, aby żyć, potrzebują wody. W imieniu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji, który jest organem założycielskim spółki, gratulacje złożył wójt gminy Sitkówka-Nowiny Stanisław Barycki. To jest niesamowity postęp w waszej firmie. I komu pan to zawdzięcza? Tej wspaniałej, doświadczonej, kompetentnej załodze. Firma to tak naprawdę ludzie. Prezes Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz dziękował pracownikom spółki za ich pracę, a w imieniu pracowników szefowi podziękowali podwładni. Wręczyli prezesowi koszulkę lidera z numerem 1, aby było jasne, kto jest przywódcą. I album ze zdjęciami wyprodukowany specjalnie na tę okazję. Była to dla szefa prawdziwa niespodzianka, bo w albumie oprócz oficjalnych zdjęć znanych z kroniki spółki i strony internetowej znalazły się fotografie rodzinne, najstarsze z połowy ubiegłego wieku. Album ufundowali dyrektorzy Wodociągów Kieleckich Danuta Bremerska, Lidia Żak i Władysław Karol Jacewicz. Jak powiedział dyrektor Jacewicz, w albumie są zdjęcia od przedszkola do dzisiaj, chwile, które naprawdę warto wspominać.
A w imieniu nagrodzonych pracowników podziękował Dariusz Sennik, kierownik działu hydrofornii i reprezentant załogi w Radzie Nadzorczej spółki. Gdyby nie zaangażowanie ludzi, z którymi na co dzień współpracujemy, nie byłyby możliwe te nasze osobiste sukcesy. Goście i pracownicy wypełnili największą widownię Kieleckiego Centrum Kultury. Wśród nich byli m.in. ksiądz biskup Marian Florczyk, parlamentarzyści, przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki, prezesi i dyrektorzy firm wodociągowych z całej Polski na czele z prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie Dorotą Jakutą. Szanowni Państwo, każdy sukces to efekt wytężonej pracy, odwagi i wytrwałości. Na przestrzeni minionych 85 lat nie brakowało odwagi, a i pracę wykonali wielką, byli i obecni członkowie władz spółki, byli i obecni pracownicy. Bardzo serdecznie gratuluję sukcesu minionych 85 lat. Po części oficjalnej odsunęła się kurtyna, a widzom ukazał się kinowy ekran. Na nim obejrzeli krótki, 10-minutowy film nakręcony specjalnie na tę okazję. Film pokazuje 85-letnią historię wodociągów kieleckich w sposób lekki i humorystyczny. Od wyboru i budowy pierwszego ujęcia wody przy ulicy Siedmiu Źródeł na Białogonie po okres współczesny. Autorzy posłużyli się starymi fotografiami, a na koniec aktor występujący w dokumencie wyszedł zza ekranu niczym bohater filmu fantastycznego i uścisnął prezesa Milcarza. Milcarz Henryk się znowu spóźnił, pani profesor! Hitem jubileuszowego spotkania był spektakl satyryczny Grube Ryby, do którego tekst napisał dyrektor TVP Kielce Marek Mikos. W rolę uczniaków wcielili się i zasiedli za szkolnymi ławkami, przebrani w szkolne fartuszki, kanclerz kieleckiej kurii ksiądz dr Andrzej Kaszycki, wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba, prezydent Kielc Wojciech Lubawski, dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury Magdalena Kusztal, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Jacek Semaniak, redaktor Echa Dnia Anna Krawiecka, prezes Henryk Milcarz, aktorzy Przemysław Predygier i Mirosław Biliński oraz laborantka wodociągów kieleckich Małgorzata Młynik i aktor, poeta i pieśniarz Bronisław Opałko. Jak pięknie zaśpiewał korega Henrycze. I czy ty tak na chłodno potrafisz to wszystko ocenić? Ja nie potrafię. Ja myślałem, że ta moja piosteczka to jest najśliczniejsza, najładniejsza, najwspanialsza. A pani profesorka, jak to do mnie powiedziała i tak najechała na mnie, to poczułem się, jakby wylała na mnie kubeł zimnej wody. No to ja ci teraz pokażę, co to jest kubeł zimnej wody. Kieleckich wodociągów jeszcze nikomu nie zaszkodziły. Jest stopkowiec mokra, nadaje się do picia, mycia, rekreacji. Znakomicie potrafią też w niej grywać zarówno płotki, jak i grube ryby. Nie uderza do głowy. Czytał Tomasz Kantik.